Dzień dobry, witam was z rana i tak naprawdę jestem wyspana, chociaż po mnie tego nie widać, ale dzień dobry. Ostatnio się bardzo pilnuję, żeby wreszcie używać tego kamienia do masażu twarzy i myślę, że tak około minuty, czasem nawet dwóch udaje mi się pomasować, także jest to jakiś krok w przód. Co by tu dziś mojej księżniczce ubrać? Dzisiaj będzie ten zestawik. Przebieramy się. Przebieramy się z piżamki. Chyba już pora. Ja jestem już pomalowana i oficjalnie jeszcze raz witam się dzisiaj z wami serdecznie w kolejnym daily vlogu. Jak widzieliście, w przyspieszeniu pokazałam wam swój makijaż, który oczywiście standardowo jest praktycznie zawsze taki sam. Chciałam wam powiedzieć dzisiaj z samego rana, a w zasadzie zapytać was, dlaczego nie subskrybujecie mojego kanału? Taki będzie tytuł tego filmu. Albo dlaczego mnie nie subskrybujecie? Zobaczę jeszcze. Dlatego, że większość z was, którzy oglądacie moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. I nie byłoby w tym absolutnie nic złego i tak naprawdę na tym mi nie zależy, gdyby nie to, że chcę dostać przycisk od YouTube'a, a przycisk jest do 100 tysięcy subskrypcji, więc brakuje mi jeszcze naprawdę sporo. I tylko tak naprawdę o to mi chodzi. I to są naprawdę moje najszczersze intencje. Chodzi mi o ten przycisk, bo z subskrypcji nic sam twórca nie ma, oprócz tego, że jest to jakiś taki wyznacznik dla niego, może ile osób ogląda filmy, natomiast to już się w zasadzie nie sprawdza. Natomiast no, przycisku nie dostanę, jak nie będę mieć tych 100 tysięcy subskrypcji i bardzo bym chciała w niedalekiej przyszłości dobić tych 100 tysięcy, żeby ten przycisk do mnie trafił. Więc jeśli jesteś teraz na moim kanale, oglądasz ten film, lubisz oglądać moje filmy, a nie subskrybujesz, to bardzo cię proszę, naciśnij ten przycisk subskrybuj, ponieważ no wtedy spełnisz poniekąd moje mini marzenie o tym przycisku. Jeśli będę mieć kiedyś swoje biuro, o czym marzę, to chciałabym, żeby na honorowym miejscu był ten przycisk, że jak będzie się wchodzić do tego biura, to będzie od razu widniał taki piękny przycisk z YouTube'a, będzie wiadomo, czym się zajmuję, albo czym się zajmowałam. No będzie generalnie dla mnie to super pamiątka, także jeszcze raz was proszę bardzo, bardzo, bardzo z całego mojego serduszka. I tak, Aleksa wysłałam dzisiaj do mojego taty, więc Aleks jest dziadziem. Poszedł do niego na śniadanko, później go odbieram, dlatego że mam trochę rzeczy do zrobienia. Chciałam też nagrać dla was car vloga i może mi się to uda, jak małą uśpię i będę wiedziała, że tak mocno śpi, to wtedy sobie po prostu wyjdę i go nagram. Na sobie mam kolczyki, które są marki No Name, dlatego że, no tak jak wam kiedyś mówiłam, to są kolczyki, które wzięłam od mojej mamy z jakichś tam starych szuflad. Znalazłam takie złote kółka. Jedne wzięła moja siostra, drugie takie proste wzięłam ja. Ona ma troszeczkę innym stylu, które też mi się bardzo podobają. Może się kiedyś wymienimy, żeby sobie odmienić. Zegarek to jest Michael Kors i podam wam nazwę tutaj, bo pytacie cały czas, co to jest za model. Więc to jest MK6559. I bluzka, którą mam na sobie, to jest taki bardzo, tak, z takiej bardzo grubej bawełny, t-shirt oversize'owy z handemu. Ja mam go dzisiaj do leggingsów beżowych. Także taką mam domową dzisiaj stylówę. Jeszcze póki Aleksa nie ma, to zrobię sobie moje ćwiczenia, ponieważ, no nie wiem, czy część z was pewnie
ci, co są na moim Instagramie ze mną, to wiedzą, że po porodzie mam rozejście mięśnia prostego i muszę wykonywać ćwiczenia. Chodzę do fizjoterapeutki uroginekologicznej, no i mam jakieś tam ćwiczenia do wykonywania. Staram się naprawdę do tego przyłożyć, dlatego że jeśli nie zrobię tych ćwiczeń, jeśli nie zadbam o to, to niestety to samo się nie zejdzie z powrotem. Po prostu mam taką szparę pomiędzy mięśniami i nie jest ona jakaś bardzo duża, ale no niestety muszę nad tym pracować, więc za to się zabieram, rozłożę sobie matę, zrobię te ćwiczenia, będę mieć przynajmniej już z głowy. Ostatnio w weekend sobie odpuściłam, więc teraz cały tydzień będę ćwiczyć, także zabieram się. Jestem w samochodzie, bo właśnie nagrałam dla Was car vloga. Nie wiem, czy już jest na kanale, czy nie. Jeśli jest, to Wam tutaj zostawię link. Jeśli nie, to poczekajcie, na pewno za niedługo się na kanale pojawi. Ogarnęłam też na niedzielę studio do zdjęć, więc bardzo się cieszę. Więc w niedzielę będziemy robić fotki. Chciałam zrobić tak jakby dwie sesje w jeden dzień. Zobaczymy, czy się uda, ponieważ wynajęłam tylko na godzinę, więc będziemy musieli się sprężać. Niestety jakoś tak, nie wiem, strasznie było obładowane, mimo że niedziela. Może wszyscy w niedzielę robią, no nieważne. W każdym razie, nagrałam, cieszę się, wracam do domu i szykuję obiad. Jadę właśnie po Aleksa. Aleks był u dziadzia, spał tam na drzemce, żebym mogła sobie w domu porobić wszystko na spokojnie. No i teraz go odbieram, przyjedzie, zjemy naleśniki, wczoraj robiłam, także na pewno się ucieszy. Wczoraj w ogóle, jak usłyszał, że zrobiłam naleśniki, to przyszedł do mnie i powiedział, że mnie bardzo, ale to bardzo kocha, tak się ucieszył, więc powiedziałam, że mogę mu robić codziennie. Okej, jadę, bo zaraz mi aparat spadnie, a poza tym będzie to niebezpieczne. Jaką piosenkę sobie zażyczyłeś? Bombaj Safir. Bombaj Safir, dobra, lecimy. Kochę. Witam się dzisiaj z Wami w kolejnym dniu vloga. Dopiero zajechałam, a gdzie? To jestem pod Fizjomet, tak się nazywa to miejsce, i przyjechałam sprawdzić jedną rzecz z Miją, mianowicie wędzidełko. Nie oceniajcie. Chcę sprawdzić, dlatego że no jedna osoba mi dała cynk, że może warto, więc stwierdziłam, okej, sprawdzę, więc mam nadzieję, że dobrze robię. Chciałam się jeszcze odnieść do mojego poprzedniego filmu, który dodałam na kanał, a mianowicie chodzi o dbanie o siebie w kwestii mobilizacji do działania. Generalnie powiem Wam, że YouTube bardzo się zmienił i to nie jest już tak, że można mówić, co się chce, tylko trzeba mówić tak, żeby wziąć pod uwagę każdą jedną osobę, która jest na świecie, żeby nikogo nie obrazić i żeby być jak najbardziej poprawnym. Czy o to chodzi, żeby mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, czy czasem po prostu warto powiedzieć jakieś tam swoje zdanie? Ja wiem, że tutaj o wielu rzeczach nie mogę mówić. Nie mogę mówić tego, co myślę, dlatego że zostałabym zjedzona w jednym kawałku. Czasem piszecie, że inspiruje Was, to niech to będzie tylko inspiracja, a nie jakiś wzór do naśladowania, bo ja nie jestem alfą i omegą, ja nie będę zawsze robić tak, jakby każdy sobie życzył i jak jest poprawnie. Czasem jestem niepoprawna. Ja chcę tutaj jednoczyć kobiety, ja chcę, żebyśmy były blisko, żeby każda z Was czuła się piękna i dla mnie na przykład ten komentarz, który zacytowałam, możecie sobie wrócić do tego filmu, no ale tam było generalnie coś takiego, że dziewczyna napisała, że jej mama zawsze powtarzała, żeby była ładnie ubrana, czy tam elegancko i pomalowana, no ponieważ dziecko na nią przez cały dzień patrzy i tak ją zapamięta. Przytoczyłam ten komentarz, żeby dać temu rzut na codzienność i faktycznie dla mnie na przykład też jest to ważne, żeby moje dzieci widziały mnie jako osobę, która jest pewna siebie, a ja jestem pewna siebie, kiedy jestem zadbana, wy nie musicie tak mieć. Ale u mnie na przykład to idzie w parze. Nie wiem, mam nadzieję, że wszystkie to rozumiecie, wiecie dobrze, jaka jestem, wiecie dobrze, że ja zazwyczaj przychodzę tutaj do Was no w takim wydaniu, jak jestem dzisiaj, bo to jest moja codzienność, ja tak wyglądam, tu nie, jakby nie ma nic udawanego. Dobra, spadam, bo już troszkę do Was pogadałam i chyba na mnie czas, zresztą Mija się obudziła i muszę się nią zająć. My już jesteśmy po i powiem Wam, że bardzo fajna to była wizyta. Taka ogólnie też jakby dowiedziałam się wiele o rozwoju Mii. A jeśli chodzi o to wędzidełko,
to gdyby nie budowa fizjologiczna mojej piersi, która, jak pani stwierdziła, no jest jakby idealna do karmienia dla dziecka, to byłby problem, ale że jest jak jest, no to ona sobie pięknie zjada i radzi i jakby nie ma żadnych powodów do niepokoju. Zaraz do ciebie przyjdę. Dałam Aleksowi właśnie makaron, zrobiłam pyszny makaron. A ja chciałem wyjąć. Wiem, zaraz gotuję. Co się dzieje, Puszczku, chodź. Czy co zrobię dla ciebie? No zrobię ci pierogi. A czemu nie chcesz makaronu jeść? Nie smakuje ci? To wiesz co, ja nakarmię Miusię i zaraz przyjdę do ciebie, dobra? Musi się woda zagotować i dopiero pierożki wstawię. Powiem wam, przeczytam te komentarze wszystkie pod moim najnowszym filmem i no jest mi przykro, że niektórzy tak opacznie odbierają to, co chciałam powiedzieć, tak jakby mnie w ogóle nie znali, tak jakby tu byli pierwszy raz i albo zdziwieni, że jak mogłam tak powiedzieć. No przecież nie miałam nic złego na myśli, chciałam tylko zainspirować osoby, które gdzieś tam z siebie zrezygnowały, a lubiły i makijaż, i fajnie się ubrać, gdzieś się pogubiły w tym domu, w tych pieluchach, w tym wszystkim, bo wiem, że jest łatwo zasiedzieć się i zapomnieć o sobie, a ja na przykład dużo lepiej się czuję właśnie, kiedy się pomaluję, kiedy się ubiorę ładnie, schludnie, wyglądam czysto. Zresztą o swoje dzieci tak samo dbam, też zawsze im daję czyste ubrania, mogłyby chodzić w zasadzie cały dzień przecież w piżamach, bo nie chodzą do placówek. Można po prostu w tym wszystkim znaleźć złoty środek. To, że ktoś dba o siebie, to nie znaczy, że ma pustostan i nie ma żadnych wartości. I że pisanie mi też, że zdrowie jest najważniejsze. No oczywiście, że jest, to w ogóle nie podlega dyskusji. Tego się nie kwestionuje. Ale przecież można wierzyć w to, że i mieć wartości, że zdrowie jest najważniejsze, a mimo wszystko dbać o siebie i wyglądać tak, jak po prostu się lubi. I już nie piszcie nic na ten temat, bardzo was proszę. Zapominam o tym filmie, mi te karblogi są do niczego niepotrzebne, więc jeśli stwierdzę, że to po prostu nie ten kierunek, to nie będę ich nagrywać. Bo zanim zaczniemy tą zabawę, to trzeba posprzątać po poprzedniej, prawda? Tak. Bo byśmy nie mieli miejsca tu na stoliczku, nie wiem, gdzie jest zakrętka. No nie kładziemy się, tylko głowa do góry. Głowa do góry. Moje ciulki kochane, bardzo cię kocham. Bardzo kochasz Miusię? Tak, ciuleczki bardzo cię kochają. Ja też cię kocham. Uważaj, ja wiesz, że ja ciebie kocham i Miusię też? Tak samo mocno? Tak. Co ci dało? Zostawię tylko tu hashtag życie. My już zostaliśmy sami, tata na wychodnym, Mija wcina, Aleks wcina i powiem wam, że naprawdę z ręką na sercu podziwiam wszystkie samodzielne mamy, które wychowują same swoje dzieci. Nierzadko jest to więcej niż jedno dziecko, także naprawdę podziwiam, jesteście bohaterkami, bo rąk brakuje, po prostu rąk brakuje. Myjesz ząbki? Tak. Pokaż, jak pięknie myjesz ząbki. Języczek, wszystko jest. I co teraz? Rozmawiałam z przyjaciółką właśnie przez telefon i tak mi poprawiła humor, tak się śmiałyśmy. Rzeszok. Micia nam zasnęła, a teraz tego łobudzia jeszcze trzeba. Dzień dobry, witamy was dzisiaj w piątek. Przyjeżdża do mnie moja koleżanka z liceum i przyjeżdża ze swoim synkiem. No i chcieliśmy, żeby się dzieciaki pobawiły, bo ma synka takiego rok młodszego od Aleksa. Mam nadzieję, że się będą fajnie bawić. Aleks właśnie posprzątał pokój i czeka cały czas, nie może się doczekać. Mamy też pyszny sernik, no także czekamy z pierwszą kawą.
Mija też czeka. Tak? Tutaj Wam pokazuję Mijcie, wystrojona. Pokazałam Wam ostatnio rzeczy z Newbie, które kupiłam na Instagramie i to są właśnie te nowości. I spodenki wzięłam 68 i całe szczęście, w sensie te leginsiki, a bluzkę, body mogłam też wziąć 68. Wzięłam 62 i powiem Wam szczerze, że jest taka na styk. Więc mogłam wziąć większą i bym po prostu podwijała, bo to zaraz będzie za małe. No ale ten komplecik jest przepiękny. Na zakupy go. No i nastał wieczór, a ja się dopiero do Was odzywam, ale wróciłam przed chwileczką z zakupów, byłam w Biedronce. W sumie obrałam zły sklep, dlatego że były takie korki, że dłużej mi zajął sam dojazd do tej Biedronki niż zakupy. Już tak na szybko rozpakowałam zakupy, jakoś, nie wiem, zapomniałam Wam pokazać, ale pokażę Wam trzy rzeczy, które są takimi polecajkami z Biedronki, jak będziecie, to koniecznie. Serek ziołowy, ten ze smakosza, jest przepyszny, Alex go uwielbia. Ja zresztą też. Taki serek bawarski pleśniowy, tam są trzy rodzaje, obojętnie jakie weźmiecie, wszystkie są pyszne. I jogurty Fruvita, one mają bardzo dobry skład. Tutaj akurat jest banan, gruszka i mango, jogurt, owoce, zboża, nie ma cukru, więc no super skład, polecam. A tu w ogóle mam, zobaczcie, wygląda to jak wegeta, ale to nie jest wegeta, to jest pyłek pszczeli i zaraz będę sobie robić właśnie wodę z nim. Troszeczkę czekam, aż ostygnie, no bo nie może być do wrzątku, tak jak miodu też nie wlewamy do wrzątku, ale jestem ciekawa. Pachnie ciekawie. Mama mi to odsypała, bo ona tego używa, więc no ja sobie wezmę na spróbowanie. No zobaczcie, wygląda jakbym piła jakąś zupkę chińską, a to jest woda właśnie z tym pyłkiem pszczelim i dodałam jeszcze cytrynę. No nie powiedziałabym, że to nie ma smaku, ma. Ale taki dziwny, zdrówko. Przyszła do mnie paczka z Massimo, więc otwieramy. Ale dzisiaj słońce w ogóle, zobaczcie jaka pogoda. Jest przepięknie. Zamówiłam sobie sweterek, dwie pary spodni i kurtkę. Kurtka jest dwustronna, z takiego miśka z jednej strony, a z drugiej czarna. Bardzo jestem ciekawa tej kurtki, więc zaraz sobie ją przymierzę. Ale chyba, nie wiem czy będę Wam pokazywać w tym vlogu. Chyba nie, dlatego że jeśli te rzeczy będą dobre, to w niedzielę, czyli jutro, sobie wezmę je do studia, jak będziemy robić fotki i coś tam obfocę, więc może wtedy w ogóle Wam pokażę dopiero na Instagramie. Więc jeśli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to pamiętajcie, żeby to zrobić. No i tu jest jeszcze ten sweterek. Ten sweterek jest rewelacyjny, ale nie wiem, czy nie wzięłam za małego rozmiaru. Wzięłam XS i zastanawiam się, czy jednak S-ka nie byłaby lepsza, ale zobaczę. Dzień dobry w sobotę. My jesteśmy z malutką same w domu, dlatego że chłopaki pojechali na trening. Jest jeszcze wcześniej rano, jakoś tak oni mają różne te godziny, ale w tym tygodniu, w tamtym też mieli bardzo wcześnie, więc rano szybki ogar, śniadanie, ja właśnie spłumam włosy. Będę sobie jeszcze zaraz robić maseczkę. Ostatnio jak nakładałam taką w płachcie, jak był Alex, to później przez 3 dni mówił o tym, że on nie lubi jak mama jest duchem, więc zrobię jak po prostu go nie ma. Zaraz sobie jakąś wybiorę. No i tak, Mija tam zasypia, więc może mi się nawet uda jeszcze włosy wysuszyć. Zobaczymy. Dobra, zdecydowałam się na tą, to będzie na dziś najlepszy wybór. Jeszcze dzisiaj wychodzimy na imprezkę, są dzisiaj urodziny Oskarka, więc tak, zrobię sobie już teraz, ogarnę włosy, później się tylko pomaluję i będę już gotowa. Przygotowałam im już ubrania na później, Aleksowi wybrałam taki sweterek i spodnie. Pierwszy raz chyba je będzie mieć na sobie z H&M-u. One są w ogóle mega dziwne, bo to jest rozmiar, już Wam mówię, 92, a on nosi 98, czasem nawet 104, może nie spodni, ale góry bardzo często, a one są cały czas za duże, jakieś ogromne. I dla Mii taka sukieneczka z Newbie i rajstopki. Tak. Niestety zaczęło się wypadanie włosów po ciąży. Moich włosów jest wszędzie pełno, w całym mieszkaniu, robot. Nie, nawet nie chcę Wam pokazywać, ile ja mam teraz w ręku tych włosów, ale ja mam wrażenie, że zaraz będę łysa. No, cały czas wypadają. Cały czas. Przy tamtej ciąży pamiętam, że już sobie włączałam jakieś suplementy. Teraz jeszcze tego nie zrobiłam, więc muszę coś kupić.
Jeśli macie coś do polecenia, to dajcie znać. Ja chyba wtedy zażywałam Vitapil. Bardzo fajnie zadziałał zresztą. I to była wtedy taka wersja właśnie dla kobiet karmiących. Oj, Micia się przebudza. Not good, not good. My już gotowi. Ja zaszalałam z czerwonymi ustami. Mam też buty na obcasie, czego naprawdę dawno nie było. Weszłam też w spódniczkę. I tutaj mam tak, top. Taki jeden na drugi, dlatego że chcę karmić. Więc będzie mi tutaj łatwo, podniosę sobie i będzie wszystko zakryte. Także mam jeden na drugi. Mam nadzieję, że się nie ugotuje. No, idziemy. Jest niedziela, my dzisiaj focimy, mam wielką torbę ubrań i idziemy zaraz. Tutaj jest taka kamieniczka, wynajęłam studio, będziemy robić wodeczki na placu Jana Matejki. Dużo się dzisiaj działo, a w sumie mało dzisiaj nagrałam. Może dlatego właśnie, że dużo się działo, aż za dużo. Byłam na tej sesji, później byliśmy na rynku, byliśmy w koście, spotkaliśmy się ze znajomymi, spotkaliśmy się z rodzinką, no i teraz dopiero dotarliśmy do domu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!